Cześć wszystkim. Dzisiaj wreszcie wyszedłem do lasu. Tak. I postanowiłem troszeczkę, jako że się osuszyło, pozbierać troszeczkę chociażby właśnie. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba będzie widać. Kory brzozy takiej suchej. Jako świetnej rozpałki. No tu nawet mam chubę. Taką leśną. Która też może być zasuszona świetną rozpałką. Chyba teraz będzie lepiej widać. Tak. Także postanowiłem się tak wybrać, pochodzić, popatrzeć i zebrać sobie, słuchajcie, to co kiedyś mówiłem o brzozie. Kora brzozy, oprócz tego, że podkorze brzozy na przełomie wiosennym, właśnie tak marzec, kwiecień, jest jadalna, stanowi też bardzo dobrą, naturalną rozpałkę. Tak, ja tutaj troszeczkę sobie wezmę tą grubszą korę, ale też, o, można właśnie, to odsunę się, może być tak lepiej. O, tak będzie chyba lepiej. Można o właśnie takie paseczki też sobie narwać, które też bardzo fajnie się nadadzą na taką naturalną rozpałkę. Czy to od krzesiwa, o więcej trochę, czy to od krzesiwa, czy to od zapałek. Proszę bardzo. Można będzie potem to wykorzystać. Ja to jeszcze pod suszę wezmę. Żeby było lepiej, no trochę to jeszcze tu wilgotne jest, ale zobaczcie, to się tnie jak papier. Zwyczajnym scyzorykiem. O, to nawet trochę próchna jest. Tak, to jeszcze trochę trzeba podsuszyć, no ale weźmiemy. Weźmiemy jako fajną, naturalną rozpałeczkę, tu już jest suche trochę. Teraz patrzę, czy tu jakiś dzik mi nie wyjdzie, bo tu już widzę, jest tam trochę poryte przez dziki. Ale myślę, że nie. Dobra, więc sobie weźmiemy trochę tej kory brzozowej. Nawet trochę więcej. Nawet polecam właśnie z takich martwych, ściętych drzew to pozbierać, bo to już jest często gęsto właśnie zasuszone, spróchniałe. O, zobaczcie, to się łamie w palcach. Także tutaj mamy bardzo fajną rozpałeczkę w teren. O, proszę. To można jeszcze podsuszyć, to można jeszcze zetrzeć, zmielić. Będzie ekstra. A ja jeszcze pójdę tutaj dalej. Bo mam tutaj też trochę takiego spróchniałego drzewa, którego jak podsuszę... Wow, stój! To będę miał też bardzo fajną rozpałkę. Naturalną. To warunek musi być jeden. Muszę to ususzyć. I zobaczcie. Jest jakaś tam chuba. Twardawa, nawet z scyzorykiem tego nie złapa. Tutaj też taka zasuszona chuba może być bardzo i zmielona drobno, może być bardzo świetną rozpałką. Suche liście, które też się na taką rozpałeczkę jak najbardziej przydadzą. Także tutaj mamy przykład rozpałki naturalnej. Nie wiem, tu są gdzieś sosny jeszcze. A nawet za mną jest sosna. Mógłbym się pokusić nawet o lekkie nacięcie i po prostu pozyskanie żywicy trochę. Bardziej może ze świerka, co? Nie będę już nacinał. Także, bo żywica też jest bardzo fajną, naturalną rozpałką. Tu jeszcze sobie weźmiemy trochę z tego. O, nawet taki płat urwę. To później, tak jak mówię, ja to jeszcze odsuszę odrobnie to i będzie bardzo fajna rozpałeczka. Także zachęcam Was teraz do wychodzenia do lasu, gdyż można parę ciekawych rzeczy znaleźć. Chociażby właśnie na takie naturalne rozpałki. Fajnie będzie, jak się trochę ta trawa podsuszy, co tu rośnie, to będzie też kolejna fajna rozpałeczka, która bardzo fajny, w fajny sposób też weźmie i się zajmie, chociażby nawet od iskry krzesiwa. Tak, o, tu mamy kolejne jakieś takie spopruchniałe drzewo. Trochę się inaczej muszę ustawić. No, ono się rozlatuje w palcach. Weźmiemy. Też może być jako nawet takie drewno rozpałkowe.
przydatne, jak się jeszcze bardziej to podsuszę. O, tu już jest też suche. Dobra, weźmiemy to. Także możemy to pozbierać. I tak jak mówię, jeszcze to podsuszę i będę miał fajne rozpałki. Ale fajny mech tutaj już podrósł sobie. Super. No. Także na chwilę obecną z mojej strony to jest tyle. Komentujcie. Wchodźcie, polecam swój kanał. Tak, zapraszam do dyskusji, zapraszam do subskrypcji, polecania. Także taki leśny wypad, krótki dzisiaj. O, rozpałka nienaturalna. Styropian. Styropian się topi. Styropian nie jest dobrą rozpałką. Dobra, z mojej strony na chwilę to wszystko. Także jakby coś, zapraszam. Na razie. Cześć.